tutaj mamy, proszę Państwa, wóz, który właśnie przyjeżdża z Anglo-Ameryki, Białystok, proszę Państwa, i zapraszamy już. Tak, i pojedzie potem jeszcze na Okęcie, czyli że nie w lewo, proszę Państwa, ale w prawo. Gdzie nie w lewo? No tam, gdzie masz rotundę, to nie w lewo, przez to centralne skrzyżowanie, gdzie teraz o 17 godzinie miałeś rocznicę powstania tu warszawskiego, bo wy musicie postać sobie minut, czyli że tam w prawo. No, także zapraszamy, proszę Państwa, a tutaj jesteśmy na placu Defilad w Warszawie, to jest Marszałkowska, miejsca centralne, jakby nie było w Warszawie, stare busy, stare tramwaje, gdzie o papieża, gdzie wszędzie chodzi, proszę Państwa, o tę mszę, bo on już jutro na przykład, przy niedzieli to 4 o 5 rano, to już tę mszę będą mieć, no Warszawa jest na 95% katolicka, modląca się, no ale no wiecie Państwo, oni się modlą, potem śpią. I ten Janek Witek też, proszę Państwa, całą noc czuwa i potem on mówi, że zasnąć nie mógł, no to jak tak człowiek nagle chciałby zasnąć, no to nie może zasnąć, no także, a jeszcze ma schizofrenia, jeszcze chory, no to na mózg, no to gdzie on ci zaśnie. Także proszę Państwa, przyjechał z Anglo-Ameryki Białystok bus Podlasie, także mówię, jak chcecie jelenia spotkać, to trzeba za Bóg się przedostać po drugiej stronie, no, przez jeszcze Łapy, przez Białystok i dopiero tam jest Puszcza Białowieska, a tutaj to kikuty tylko stoją żółte, no bo to jest sucho i już jesień w Polsce katolickiej, a na Mazowszu nad Wisłą pomiędzy Bugiem i Odrą Gdańskim, Czechosłowacją jesień, a tam metro zbudowali i tak korki będą i tak, także proszę Państwa, odprawiamy jeszcze bus następny, kolejny Państwo zobaczą. Warszawa, Okęcie, to przyjechało przecież z Anglo-Ameryki Białystok. Zapraszamy na lotnisko, proszę Państwa, skrzydłek na dachu do Wielkiego Teatru, proszę Państwa, Metropolitan Opera zapraszamy, no bo tutaj, wiecie Państwo, mają tylko scenę dużą, ale dachu nie mają nieraz, tu nie ma nieraz dachu i leje się deszcz, proszę Państwa, i tutaj pod teatrem, nie pod teatrem, tylko pod Pałacem Kultury też i gra orkiestra, próby ma, a tam pod rotundą cygany, proszę Państwa, grają na takich byle jakich trąbkach.